Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Bardzo mi miło, e, że widzimy się tutaj, słuchajcie, bo e, rozpoczynamy nową karierę. Rozpoczynamy nową przygodę, której partnerami oczywiście jak zwykle będzie Ergol.com, gdzie z konem koza macie 7% zniżki oraz e, przypominam, że na stronie Media Expert znajdziecie sprzęt firmy Razer. Wbijajcie koniecznie do sklepów czy, czy na stronę. Wszystko znajdziecie w opisie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o karierę, zastanawiałem się naprawdę mocno i dlatego też nawet wczoraj nie pojawił się Odcinek, bo miałem w głowie kilka pomysłów, nie byłem przekonany, w którym kierunku chciałbym pójść, i tak dalej, i tak dalej. E, więc e, po prostu chciałem podjąć dobrą decyzję, i wydaje mi się, że ta decyzja, którą ostatecznie podjąłem, jest decyzją dobrą. E, jak ona wyjdzie, nie wiem, bo to jest kariera bardzo mocno losowa e, i to tak losowa, że ja nie mam pojęcia, co się tutaj wydarzy. I e, słuchajcie. Chciałbym, żeby to była znowu kariera drogi, ale może nie będzie karierą drogi. Zobaczymy, jak to wszystko nam się poukłada. Chcę wybrać jednego konkretnego zawodnika i zbudować jego historię. Historię trenera, bo mówimy tu jak na razie jeszcze o piłkarzu. I nie jest to piłkarz Arsenalu, choć z Arsenalem ma on wiele wspólnego. Ze mną mam wrażenie, że ma on wiele wspólnego i ja powiem tak. Miała być to kariera peperejna, ponieważ jest to najstarszy, dostępny hiszpański piłkarz w grze. Natomiast, Mamy dostępnego jeszcze jednego piłkarza, i wydaje mi się, że to po prostu trzeba zrobić. Gdzie ta kariera nas zaprowadzi, nie wiem, bo może nas zaprowadzić do Hiszpanii, może nas zaprowadzić do Anglii. Ale uważam, że Santi Cazorla to jest po prostu piłkarz którego trzeba, którego trzeba wrzucić e, w tę naszą historię, i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Dajemy sobie oczywiście e, poziom trudności ultimate i tak naprawdę więcej tu zmienić nie mogę. Daję euro, bo ja planuję, że my zostaniemy tutaj w Hiszpanii. Ale czy tak będzie, czy nie, zobaczymy. Santi Cazorla zdecyduje się zakończyć karierę. W styczniu po prostu nie podejść do drugiej części sezonu, e, bo stwierdza, że, 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 że nie, że, że, że to się kończy. E, I taki jest plan. A jak to będzie wyglądało dalej, słuchajcie, e, zobaczymy. Na pewno e, po karierze e, Pirlo czeka nas wielkie wyzwanie, ponieważ, tak jak pisaliście, była to świetna kariera i zgadzam się, że była to e, jedna z. E, zgadzam się, że to była jedna z najlepszych karier, jakie zrobiłem jakby no w tej Fifie to na pewno w sensie w tym FC, ale w, w ogóle w historii to była no kariera, którą uważam, że zrobiliśmy e, absolutnie topową i mam nadzieję, że kariera Santiago Cazorli będzie równie udana. Liczę na to, że uda nam się tutaj stworzyć e, kawał ciekawej historii, zapisać ciekawą historię. Nie będę was e, tutaj okłamywał, że e, gdybym mógł to no, bardzo chciałbym, żebyśmy w tej karierze poprowadzili na przykład Seville, Walencję. To jest zespół, który pojawiał się w komentarzach i, i który mi się podobał, ale ten element tego, że będzie to robił Santi Cazorla, wydaje mi się być tak ciekawym, że no zobaczymy. A nuż okaże się, że zostaniemy tutaj, nie wiem, grającym menadżerem Realu Oviedo. Na przykład. E, a on już okaże się, że będzie chciał nas jakiś inny zespół. Jakby tu zostawiam sobie otwarte wszystkie ścieżki. Nie zapowiadam, że w klubie, do którego przejdziemy, e, będziemy całą karierę. Zobaczymy, słuchajcie. Chcę, żeby to była jak najbardziej jakby otwarta przygoda, e, ona może pójść w wiele różnych stron, tak jak powiedziałem, i może się okazać, że nie wiem, Santi Kazorla zostanie menadżerem w Portugalii i tylko tam będziemy się bawili. A może z tej Portugalii gdzieś pójdziemy, nie mam pojęcia. Chciałbym po prostu. E, Ruszyć tutaj w podróż, mam nadzieję, w podróż jak najszybciej, w poważnych klubach, i to jest dla mnie najważniejsze, żebyśmy w tym naszym wirtualnym świecie bardzo szybko dotarli do poziomu. Poważnych pieniędzy, do poziomu poważnych zawodników. Natomiast, na pewno pozostając chociażby w Hiszpanii, będziemy narzucali na siebie ograniczenia finansowe, żeby nie było za łatwo. Mam pomysł czegoś, co wydaje mi się być stosunkowo nietrudnym do osiągnięcia, jakby poziomem, który będzie sensowny. Zobaczymy, jak to będzie. Jak na razie widzimy, że ten świat nam się mocno miesza. Też dlatego chciałbym tak rozpocząć tę karierę, a dlatego, że niestety. Nie ma jeszcze zaktualizowanych transferów, więc stwierdziłem, niech ten świat sam się tu rozkręci i, i my po prostu do niego wpadniemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No dobra, zatem mamy już 1 lutego 2024 roku. Yy... I tak naprawdę patrzę, czy jest tutaj jakaś przerwa reprezentacyjna. No, ta przerwa e, gdzieś tutaj mogłaby być w marcu. I tak sobie myślę, czy. Nie, 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 nie. Chciałbym wybiec za bardzo do przodu. Mamy ten luty, zróbmy to w ten sposób. Zobaczmy, to jest. E, dziś mamy, e, kiedy ja to nagrywam, 5 lutego, więc e, 6 lutego e, Santi Cazorla e, zdecyduje się zostać e, menadżerem. Więc symulujemy sobie do tego dnia. E, no i odwieszamy buty na kołku. Buty piłkarza niesamowitego, który właśnie w tym momencie kończy karierę, no i dostaje propozycje z różnych klubów, między innymi z Holandii, to są no, dosyć duże powiedziałbym nazwy, znaczy takie znane nazwy holenderskie. Mamy także Wielką Brytanię, mamy Niemcy i to jest druga, trzecia Bundesliga, przepraszam. Patrzę, czy coś ciekawego nam tutaj jeszcze wpadnie w ręce. Jest druga. To jest drugi VRL, prawda? Tak, tak jest. VRL B. Mamy. No to jest moim zdaniem fajny zespół, powiem szczerze. VRL B, przejść tam, zrobić krótkoterminowo fajny wynik i spróbować e, złapać się gdzieś wyżej. To jest kurczę. Nie głupia opcja, żeby e, pójść sobie do, tak jak byliśmy kiedyś w drugiej Bundeslidze. No uważam, że jeżeli to ma być kariera, jakby nie mamy tutaj klubu, który chciałbym objąć na dłużej, bo jeszcze gdyby ten Realu wiedo e, nam dał pracę, ale Realu biedo nie daje pracy. Via Villarreal to przecież jest zespół, w którym Santi Cazorla występował. E, więc jakby przejście do rezerw wydaje się być jak najbardziej sensowne, uważam że to jest fajny kierunek, kierunek bardzo ciekawy. E, oczywiście, jako menadżer w rezerwach, nie będziemy tutaj skupiali się na transferach. Raczej e, chciałbym, żebyśmy tu e, budowali zespół e, oparty o e, wypożyczonych zawodników. No i zastanawiam się, jak chciałbym, żebyśmy grali. No ale skoro jesteśmy w Hiszpanii, no to wydaje mi się, że tutaj tiki taka byłaby ciekawą opcją, no albo Gegenpress, e, no bo tak naprawdę Gegenpress. No, powiem szczerze, spróbujemy tego Gegenpressu, e, że możemy tutaj zatrudnić e, asystentów. To od razu e, to jest pierwsza rzecz, którą my e, sobie tutaj zrobimy. Czyli zatrudnimy więcej trenerów. E, no, bo jakby tu rozbudowujemy całą strukturę e, w m, małej mieścinie. Więc tu uderzamy od razu sobie e, także w kogoś, kto mógłby trenować. No, nie pomocników, tylko obrońców. Nie mam żadnej czwóreczki, no to niestety trujeczka. Bo chcę no, w, w każdym elemencie komuś, kogoś dołożyć, wydaje mi się być to zdecydowanie bardziej sensowne niż dokładanie tutaj. Wiecie, najpierw w, najpierw w sektorach jakby poszczególnych. No, no, chyba wiecie o co chodzi, że, że wymaksowanie jednej pozycji jest bez sensu. Lepiej rozwijać się tutaj wszechstronnie. Więc tu kompensujemy sobie trzy gwiazdki dwoma. Tu mamy pięć gwiazdek, tu mamy 5 gwiazdek, tu mamy 3. Wydaje mi się, że jest to sensowny um, układ. Zobaczmy, jak ten Villarreal jest poukładany, no bo na pewno nie chcemy, żeby ta drużyna grała w ustawieniu 4-4-2. Przychodzi Santi Cazorla i od razu chce um, wprowadzać swoje um, porządki. Um, 4-3-3, no to, to jest jakiś pomysł. Um, ja bym zobaczył sobie może teraz jakieś węższe formacje, albo takie, gdzie ci... E, bo, bo, bo jakby wydaje mi się, że to być o tyle ciekawe no, że doskonale pamiętamy e, Pirlo gdzie te skrzydła produkowały gole i gdzie te skrzydła były e, istotne, no to tutaj jakby można by było grać tym nowoczesnym systemem, tak czyli 4-3-3, jakby bo to jest chyba jedno z najbardziej popularnych e, sposobów takiego wyjściowego zestawienia drużyny, Zastawiam e, się nad tym 4-4-2 płasko bo tak naprawdę yy, 4-4-2 od 4-2-2-2 nie powinno nam się tu za bardzo nic różnić pod tą karierę, w sensie. Yy, no wiemy o co chodzi, prawda? I patrzę, czy mamy 4-2, ale 4-2-2-2 nie jest tu proponowane. No ale jeżeli z proponowanego 4-4-2 zrobilibyśmy węższe 4-4-2 czyli 4-2-2-2. To w sumie ma to sens. A też dodatkowo e, ma to tyle sens, że e, zmienimy sobie zespół tutaj. Y, w taki e, bardziej. Jakby e, będziemy bazowali na tej podstawie, no tylko zawodnicy będą e, mieli troszeczkę inne tutaj e, założenia. Zobaczmy, tylko, czy jesteśmy w stanie to jakoś sensownie umiejscowić. Może z cztery. 4-2 defensywnego byłoby nam łatwiej wyjść, tylko czy to jest teoretycznie sugerowane nie jest i 4-4-2 też nie jest sugerowane, co ma sens, bo do gegenpressu ten 4-3-3 mm. 4, -4 5-2-1-2 hmm czy mam jeden pomysł na arcyofensywne ustawienie tego zespołu? Tylko, że to w żaden sposób jest, nie miałoby sensu. Nie, 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 nie. Ehm, dobrze, no to 3, 5, 2 też jest opcją, ale ja bym chciał coś z czwórką z tyłu jednak. Ehm, 4. No, to jest jakiś pomysł. I to jest blisko tego, co ja bym chciał. Bo ja bym wtedy zrobił z tego w sumie wariację na poziomie jakby w kierunku 4-3-3. Y bo ty byłbyś defensywnym pomocnikiem, takim łączącym, a wy bylibyście tu środkowym pomocnikiem, środkowym pomocnikiem. I szukamy tu pozycji SPO, a nie bocznych napastników. Zobaczymy, czy nam się to y uda. Złapać jakoś. O, SPO, PPO. No to tutaj dajmy sobie e, LPO, czyli to są tacy boczni. Ten. Okej, okay, więc ma to sens takie ustawienie. E, więc to mamy zrobione. No i e, rozpoczynamy teraz poszukiwania zawodników do tego, jak chcielibyśmy, żeby to grało, ponieważ przydałby nam się jakiś e, defensywny pomocnik, którego tutaj. Nie próżno szukać, bo ty wyglądasz bardzo dobrze, moral, na tę pozycję. Ja ciebie tutaj widzę i wydaje mi się, że to jest chwilka pracy, i mamy z ciebie tutaj naprawdę pożytek, i ten gościu w ogóle wygląda bardzo dobrze. Jeszcze tylko zobacz, milion ma lat 23, no to do najmłodszych nie należy, ok. Tutaj prawy obrońca, ten, którego mamy, tak naprawdę nie widzę większych różnic. Lewy obrońca dobrze. Środek defensywy. Okej, okay. no to panie Abraham, ty w sobie tu skoczysz, tu Alvarez gra, okej. Okay. Czy mamy lepszych środkowych pomocników? No nie wygląda na to, ale może mamy jakąś dziesiąteczkę. No nie wygląda na to. E, natomiast może ty możesz być e, ściągnięty trochę niżej, no nie możesz być. No czyli tak na razie e, wygląda ten skład pod względem e, ustawienia u Okej, okay, nie ma problemu. Ja chciałbym, pierwsze co tutaj zrobimy, zobaczyć sobie szkółkę juniorów. Czy możemy tutaj kogoś wprowadzić? No, jest młody Inacio Aguilar. Eee, prawy skrzydłowy. No, wydaje się, że tak, ale on tu musi pracować w zasadzie nad każdym aspektem swojej gry. Eee, patrzymy sobie na ciebie i, i, i ciebie tu nie chcemy. I patrzymy sobie na ciebie i, i, i ciebie tu eee, nie chcemy, panią Rejana, chociaż ty spokojnie mógłbyś. Nie, 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 nie. E, więc e, tak naprawdę, zakładając, że właśnie nie chcemy robić tutaj wielkich transferów, e, wydawać pieniędzy, no bo też za bardzo nie możemy, e, to chciałbym rozpocząć scouting. E, I tu rozpoczniemy inwestycje. E, więc tak, na tego pana z Wybrzeżach z Kości Słoniowej wydamy hajsik i na tego pana z Peru wydamy hajsik. I teraz tak, e, panie Hiszpanie... Pan mi rozpocznie poszukiwanie 9 miesięcy Pozycja e, Prawo obrońca To nas interesuje W sensie to może być na wiele Albo w sumie Sorry e, Zmienimy ci e, Ciebie wyślemy Żebyś szukał nam e, Jeśli Jezus mary Ale mi to po, po, poskakało w ogóle w ten e, 9 miesięcy Ja bym chciał żebyś ty mi szukał Bocznego obrońcy właśnie e, Uzdolniony z, Czy jesteś szybki? Mocny w obronie, boczny obrońca. Lewy obrońca niech będzie, więc poszukamy sobie tak. E, ciebie, kolego, wyślemy do Ameryki Południowej, e, do Argentyny. Jezus Maria. Nie... No. Czy mogę? Tu. Okej, okay, dobra. Eee, <laughs> dobrze, że to nie jest, sprawdzian z geografii. Eee, dobrze. Eee, zatem, jeżeli chodzi o Argentyńczyka, chciałbym, żeby to był silny fizycznie, środkowy pomocnik. Szukamy, wiecie, takiego eee, nowego depola kogoś w tym stylu. Czekamy, żeby wrócił do nas scouting jeżeli chodzi o tego skauta, którego zawróciliśmy i zobaczymy, jak on tutaj wygląda. Czy ty już jesteś z nami w podróży? No to czekamy. No i chciałbym, żeby on nam znalazł środkowego pomocnika ofensywnego tutaj hiszpańskiego. Więc tak to wygląda, słuchajcie. W ten sposób sobie ruszamy. No i to jest pierwszy oczywiście taki pilotażowy odcinek tej serii. Czekam na was propozycje tego, gdzie powinien waszym zdaniem Santi Cazorla się udać? Gdzie powinniśmy chcieć się rozwijać jako trener? Jakich piłkarzy powinniśmy kupować? No chciałbym, żeby to był zawodnik, który będzie dawał szansę jak największej puli też Skrzydłowo uzolniony technicznie, przepraszam, tylko chcę zmienić pozycję SPO. Dobrze. Chciałbym, żeby to był yy, trener, który będzie dawał szansę młodym Hiszpanom, młodym Argentyńczykom. Fajnie by było tutaj zasięgać yy, w tym kierunku. Wydaje mi się, że to by było ciekawe. Tymczasem, my szykujemy się na starcie z yy, Teneryfą, i to jest pierwszy mecz, który w którym pod wodzą Santiago Cazorli wystąpią jego podopieczni. Remis, no to wydaje mi się, że nie jest zły wynik, biorąc pod uwagę fakt tego, jak wyglądał Santi, jak wyglądała ta drużyna przed przyjściem Santiago Cazorli, bo miała punktów 18, więc my zdobywamy 19, a Teneryfa... Jest na drugim miejscu w tabeli, więc jakby umówmy się, całkiem fajnie się to prezentuje. Na pewno też prezentować będzie lepiej się ta sytuacja, kiedy zmienimy plany. No i tutaj chciałbym, żeby to było dla rezerwowych i drugiego składu, a wy zostaniecie sobie na zrównoważonym. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej sensowne. Gramy teraz z Andorą, zobaczymy jak to spotkanie będzie wyglądało. No i mam nadzieję, słuchajcie, że to co tutaj wymyśliłem, droga tego piłkarza, to jest coś, co Wam się podoba i mam nadzieję, że ta droga fajnie nam się poukłada, że będziemy się tutaj naprawdę dobrze razem wszyscy bawili, e, no niestety nie bawimy się po zwycięstwie e, no bo tutaj w, e, w tym starciu przegrywamy 3 do 2 ale liczę, że uda się zaraz e, złapać też te wyniki, że chłopaki zrozumieją styl gry, e, a jeżeli nie będzie to wyglądało tak, jakbyśmy sobie tego życzyli no to będziemy szukali jakichś innych rozwiązań, tak jak mówiłem też e, to jest zespół bardzo e, przesiadkowy dla nas, to jest tylko złapanie e, Szybkiej roboty to jest y, tylko złapanie, y, wiecie, Czegoś, żeby, żeby się podszkolić i, i może wyrobić tam jakieś papiery, licencje i tak dalej, chociaż no, no wie, wiecie, jakby o co chodzi z tą pierwszą bazą tej wspinaczki po szczeblach, a w zasadzie na szczyt trenerskiej kariery w wykonaniu Santiago. Dobrze, zmian na razie nie robimy, jedziemy tutaj po prostu tydzień w tydzień tą samą jedenastką, bo ja też chcę, żeby ci zawodnicy się tutaj zaczęli wgryzać w to, jak wyobrażamy sobie. Granie e, i zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało dalej. E, też jeśli chodzi o niektórych piłkarzy, mamy tu wypożyczonego. Morro, e, no ale to gra chyba w podstawowym składzie, tak? Tak jest, więc e, już chciałem powiedzieć, że trzeba będzie go wyciągać. Skoro e, mamy tutaj zawodnika, który jest naszym podopiecznym i e, on z nami zostanie, ale widzimy, że to, ten wypo, e, że to ten wypożyczony nie gra. Dobra, ty jesteś lewym obrońcą i tak też zostaje. Tu idziemy w najkrótsze treningi, tak naprawdę. I, I nie bawimy się w nic innego. Ok, ok, no tu idziemy w to, co trwa najkrócej, tak brutalnie, żeby ci zawodnicy, mam nadzieję, złapali jak najszybciej rozwój, overall i tak dalej. Dobra, teraz ty jesteś. No tutaj możemy myśleć o pozycji innej, na przykład środkowy pomocnik ofensywny, bo tu to jest naprawdę fajny ruch moim zdaniem przy tym piłkarzu. Przy tym zawodniku, no też możemy spróbować to, to zrobić, skoro. E, gramy w ten sposób, a ci pomocnicy w zasadzie pełnią zadania boczny, bocznych pomocników też tak trochę e, jeżeli chodzi o tego zawodnika to jest dla mnie bardzo ciekawe, że on tak długo będzie zmieniał pozycję na SPD e, i w związku z tym dokonamy jednej zmiany i podniesiemy go wyżej e, no bo bez sensu jest yy, widząc to nie, to jest inny piłkarz, przepraszam oni są bardzo podobni czyli ty dostajesz box to boxa i ty jesteś tym, którego ja chcę. No, no i to jest krócej, chociaż nadal długo. Ale dobrze, zobaczymy. Eee, zobaczymy. Dobra, tutaj cokolwiek, e, tu cokolwiek. E, no i tu patrzymy: 9 tygodni, okej. Okay. Tu patrzymy: 7 tygodni, okej. Okay. Tu patrzymy: okej. Okay. Tu 17, tu 17. Tu wszystko na 6, to dajmy Tobie. To może dajmy Tobie cofniętego napastnika, w sensie takiego, który rozwija. Rozgrywa, przepraszam. To w sumie miałoby to sens, prawda? Dobra, więc te zmiany mamy porobione, więc tak się to prezentuje. No i czekamy. Czekamy na kolejny mecz z Elcze. Mając informację o rozpoczętym scoutingu, mamy raport o tych juniorach w szkółce, mamy wszystko pod kontrolą, więc tu morale się troszkę sypią i powiem szczerze, w takim razie ja bym chciał wykorzystać trochę tę sytuację inaczej, no bo jeżeli my wyglądamy źle, w ten sposób, to ja bym chciał zobaczyć sobie jednak inną formację. Co nam pasuje pod ten gegenpress pres, czysto teoretycznie? Yy, no, 4, 3, 3 różne warianty. 5, 2, bo szukam czegoś. No, 5, 2, 1, 2 wydaje się być dla nas w takim razie najbardziej sensowne, bo mamy tych dwóch środkowych pomocników. No i mamy lewonożnego środkowego obrońcę. Nie jest on idealny, ale wydaje mi się, że to jest bardziej sensowne. Wy wtedy gracie pozycje wahadłowych sobie na razie, chłopaki. Eee... I ty zostajesz tutaj i wy zostajecie dwóch na. Okej, okay, w ten sposób. Tak to zrobimy, tak to zrobimy, bo nie mamy defensywnego pomocnika, więc trochę bez sensu grać defensywnym pomocnikiem. E, mamy ustawiony na razie ten gegenpress, ale wydaje mi się, że tutaj będzie trzeba szukać jakiegoś grania 4-3-1-2, coś takiego z tym zestawem piłkarzy, których mamy. E, więc zobaczymy, jak to będzie. No czekamy teraz przede wszystkim na tych juniorów, no bo to jest e, bezpośrednia możliwość wzmocnienia tej drużyny, natomiast e, ci pierwsi nie napawają nas optymizmem. Tutaj... Również nie wygląda to dobrze, tu również nie wygląda to dobrze, tu wygląda to lepiej na przyszłość, ale wiemy, że to nie, no, nie ma co ustępować, bo to nie będzie dobry piłkarz, e, może ty, no niestety, wolę wziąć tego jednego i dać mu szansę niż, e... okej, okay, to jest piłkarz po prostu od razu do sprzedaży, wolę wziąć tego jednego i dać mu szansę niż się tutaj bujać z tymi, którzy no w ogóle są sensowni, tak e, więc patrzymy sobie na szkółkę juniorów patrzymy sobie na pana e, CDB, e, pokaż mi co ty tutaj potrafisz, no i ty możesz być już teraz środkowym obrońcą od razu, sorry e, tylko ta niska pracowitość go przed tym powstrzymuje, a widzimy, że to może być nasz nowy e, pół lewy środkowy obrońca e, jesteśmy w stanie go sobie fajnie wychować i, i to jest spoko zawodnik no dobra, gramy z tym Elcze, e, zobaczymy spotkanie które na pewno do prostych e, nie będzie należało, ale liczę, że uda nam się coś tu podziałać z nowym ustawieniem. Wygrywamy 3 do 1. Proszę bardzo. Pascal, Pascal i Pascal. E, czy Pasqual. E, jeden z naszych napastników zdobywa hat-trick. No i pierwsze zwycięstwo w karierze Santiago Cazorli. Doceńmy to. Słuchajcie e, teraz, bo e, fajnie, że udaje nam się punkty zdobyć tymczasem na horyzoncie Eibar e, Więc ciekawy jestem czy uda nam się tutaj e, podtrzymać dobrą pasę, Zmęczenie trochę zagląda nam w oczy. No i niestety, e, mimo walki do samego końca, Abar okazuje się być zbyt mocny. No, to, co jest najbardziej istotne w tym momencie, to my tak naprawdę powinniśmy się skupić po prostu na tym, żeby mieć dobrą ocenę menadżera. E, żeby było e, nam łatwo znaleźć tu nowy klub, a tak naprawdę my nie mamy żadnego innego celu niż ten, czyli nie zakończ sezonu w dolnej części tabeli, ale powiem szczerze, no. Ciężko tego nie zrobić, biorąc pod uwagę fakt, że objęliśmy ostatni zespół w Lidze, prawda? Więc tutaj naprawdę pod tym względem no wiemy, jak jest. Za mało gra Morro, ale to nas chyba za bardzo nie interesuje. Natomiast interesuje nas ten młodziak. Ja bym go chciał już zobaczyć, słuchajcie, w, w klubie po prostu. Przeniesiemy Cię do drużyny seniorskiej, bo Ty byczku wyglądasz tak. Że, że ja chcę ciebie od razu w tym zespole mieć No bo spójrzmy sobie na to e, Tak, on pewnie jest najdroższy w ogóle z drużyny w tym momencie Dobra, przesadziłem, bo mamy tutaj trzech, czterech Dosyć drogich mamy tutaj zawodników e, Którzy wyglądają naprawdę spoko wow, 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 dobra Przeceniłem bardzo ten zespół negatywnie e, No ale jeżeli chodzi o tego gościa met 74, trzy cechy Wydaje mi się, że naprawdę patrzymy tutaj na fajnego pule w jego obrońce choć przeniesienie go tu do drużyny e, znacząco spowalnia jego rozwój. No dobrze, ja go wrzucę do składu i zobaczymy jak się to nam poukłada. E, więc sorry, ale ja go widzę tutaj i tak ma plus 3, więc e, mam nadzieję, że regularną grą e, bardzo szybko ten chłopak e, wywalczy sobie miejsce w składzie. E, patrzymy sobie mm, na to i tutaj jest tak jak ma być. Natomiast y, tu nie jest jak ma być, więc tu nam się niech to y, wszystko wyrówna. Zostaniemy sobie przy tej formacji y, i zobaczymy, słuchajcie, y, jak to będzie y, wyglądało. Zatem zobaczymy sobie raport przed kolejnym spotkaniem z Lejanes No i mam nadzieję, że mimo wszystko będziemy w stanie wypaść tutaj. Dobrze gramy u siebie. I remisujemy. No, wydaje się, że zdobyliśmy już naprawdę dużo punktów względem tego, ile było ich, e, kiedy przychodziliśmy do tego zespołu, więc na pewno w porównaniu z poprzednim menadżerem e, nie wyglądamy tutaj źle, no ale fajnie by było e, wygrać dwa, trzy mecze z rzędu, pokazać, że na tym najwyższym poziomie jesteśmy... Znaczy najwyższym. Że na tym poziomie jesteśmy w stanie coś zaprezentować więcej niż e, co jakiś czas zwycięstwo. Teraz udaje nam się wygrać, e, więc ciekawy jestem, czy będziemy w stanie... Jeszcze w kolejnych spotkaniach utrzymać tę dobrą dyspozycję, bo mamy jeszcze naprawdę dużo meczów przed nami, i patrząc, słuchajcie, na to to jest szansa fajnie tutaj wypaść e, i, i wyciągnąć się na koniec tego sezonu, e, więc zobaczymy jak to będzie, ten ziomeczek gotowy do ewentualnej zmiany pozycji, która może mu naprawdę pomóc e, bo teraz nie tylko Dyszka na plecach, ale także e, Dyszka jest jego pozycją więc zobaczymy, e, czy będzie w stanie on to wykorzystać, czy on w ogóle gra jak na razie nie rozróżniam za bardzo tych zawodników, ale on rzeczywiście jest tą naszą dychą dychą teraz, więc e, to mi się podoba, e, szykujemy się na spotkanie z Burgos. E, liczę na to, że będziemy w stanie dopisać sobie kolejne punkty w ligowej tabeli. Chociaż jeden, żeby to był punkt, ale bez porażki, panowie, wygrajmy. Niestety. E, po raz kolejny tracimy wiele goli e, i im dłużej o tym myślę, tym bardziej zastanawiam się nad tym, czy nie będziemy starali się poszukać jakiegoś innego ustawienia. E, i chyba chciałbym zmienić tę orientację taktyczną w tym momencie. E, chciałbym zmienić tę orientację taktyczną, wykorzystać bardziej e, zagęszczenie. Hmm. Mówię o tym zagęszczeniu środka, żeby je wykorzystać bardziej. Natomiast mamy też tego CDB. On w tej czwórce tego nie widzę, a wyrzucanie go z obrony też nie jest najlepszym pomysłem. Znaczy, na, na bok obrony nie jest najlepszym pomysłem. Więc na razie, na razie zostańmy przy tym. Jakoś chcę temu CDB dawać szansę, też po to, żeby po prostu go sprzedać i zarobić pieniądze ym, dla drugiego zespołu. Ym, bo to by było fajne. Tu na razie nie widzimy nikogo, kto miałby szansę na przebicie się z Hiszpanii, z Argentyny. No. Teoretycznie ten awatar wygląda jak Messi, tylko jak stary Messi, a to jest 16-latek. Niestety nie, ale już Daniel Miranda jest piłkarzem, którego chcemy podpisać. No i patrzymy sobie na Wybrzeże Kości Słoniowej, czy zobaczymy tutaj znowu jakiegoś ciekawego piłkarza. Wydaje się, że tak e, i wydaje się, że tak. E, więc jestem naprawdę z jednej strony bardzo zadowolony z tych piłkarzy, których widzimy. Z drugiej jednak to, co mi się minimalnie nie podoba, no to nie oszukujmy się fakt, że... No, ci zawodnicy troszeczkę są za młodzi, nie? Jakby mieli 16 lat, to część z nich mogłaby tutaj wskakiwać do składła, tak? Nie wygląda to za dobrze i Ty, jeszcze jesteś napastnikiem prędzej niż obrońcą, mam takie wrażenie. I przerobimy Cię na napadziora, bo ja tutaj widzę większy potencjał. Dobrze, pani Miranda. No, widzę tutaj bardziej skrzydłowego Ewentualnie. I pod tego skrzydłowego będziemy sobie starali się podejść, ale na razie tak naokoło, bo porobimy sobie tutaj te rzeczy i zobaczymy, jak one oddadzą. Więc słuchajcie, ta szkółka się rozwija. Wyniki nie są idealne, no ale powoli, powoli coś tam zaczęło drgać. Zaczął się ruszać ten Real. zaczął coś robić. Więc mam nadzieję, że będziemy w stanie no podnosić wyniki tego zespołu coraz bardziej no, niestety w tym meczu e, nie udaje nam się wygr wy wygrać no wybraliśmy sobie czerwoną latarnię e, drugiej ligi hiszpańskiej no to, to nie może być za dobrze e, teraz gramy z Tanią Seltą Wigo e, więc może tu choć udałoby nam się wygrać są nasi sąsiedzi w tabe z tabeli jeżeli dobrze widziałem czerwono od poradzek no nie no to musi być zwycięstwo panowe no, niestety, remis i to taki wywalczony gdzieś w końcówce tego spotkania, z tego co widziałem, więc średnio bym powiedział, ale mamy 21 miejsce w tabeli. Nie zamykamy tego pochodu. I teraz tak, co się tutaj dzieje? Mamy propozycję wyporczenia z opcją wykupu jednego z naszych piłkarzy, i to jest środkowy pomocnik. Powiem szczerze, no, to jest głupio mu odmu Jakby musimy zaakceptować trochę miejsce, w którym my jesteśmy. I troszeczkę głupio. C co się tu dzieje? Zacznij od kwoty, dwa. Jezus Maria. Ta gra nam. Ta gra jest tak głupia. W sensie. Czemu my jesteśmy ograniczeni naszym budżetem transferowym Jeżeli oni chcą od nas wypożyczyć zawodnika Już To jest bez sensu totalnie Nie sprzedawaj za mniej niż I nie mogę Przejdźmy do negocjacji Zobaczymy czy da się to zrobić eee, Akceptujemy wypożyczenie z opcją wykupu Roczne Akceptujemy Spoko Akceptujemy Spoko nie akceptujemy tego Chcemy d 5% kolejnego transferu I milion 950 000 2 miliony 100 ,000. Spoko bo to jest bardzo blisko jego klauzuli odstępnego, e, więc e, uważam, że jakby wynegocjowana kwota jest tutaj jak najbardziej e, sensowna. Więc wydaje się to być naprawdę dobrym rozwiązaniem. My czekamy na mecz ze Sportingiem on. E, fajnie by było wygrać jakieś spotkanie wreszcie, to by było naprawdę miłe. E, no i zobaczymy sobie, czy będziemy w stanie to uczynić w tym meczu na wyjeździe. No niestety nie. No i to chyba jest gwoździem do trumny tej piątki obrońców. W sensie ten Gegenpress tutaj jest, jest zły po prostu. Więc teraz tak Szkółka juniorów, bo tu widzimy, że Bamba może zmienić pozycję, robi to i przy okazji miał też urodziny, więc bardzo mnie to cieszy. I Byku teraz robisz stopera. Tymczasem my patrzymy sobie oczywiście na to i na to, że Alti mira chce odejść. E, kim ty jesteś? Akurat w kolejnym meczu byś zagrał. No i nic. E, dobra, zmieniamy formację, albo najpierw zmieniamy orientację taktyczną. E, I zastanawiam się, na jaką chciałbym zmienić. E, damy sobie tą tiki, takę chociaż to jest takie. Mm, no ale dobrze, e, więc poszukajmy sobie e, tiki, taki, właśnie. I zmieńmy zarządzanie zespołem. Zmieńmy formację na 4, 3, 1, 2. 4, 3, 2, 1. Nie. 4, 3, 1, 2. Gdzie to jest? 4, 3, 1, 2. Jest. Pyk. I tak chciałbym, żebyśmy grali. Więc CDB dostaje szansę na lewej obronie. No, może dostać bo, okej, okay, no tutaj ty zostajesz na razie, ty grasz, grasz, ty grasz, nie grasz, grasz, w ten sposób, dobra, e, ty grasz yy... i gramy tak, ok, to mi się podoba, e, ty zostajesz, ty grasz, grasz, dobra, więc na razie robimy to w ten sposób, e, no i zobaczymy, czy takie podejście przypasuje bardziej temu zespołowi, czy też, nie, no chciałbym, żebyśmy tu na samym początku no, złapali pomysł na to, jak ta drużyna ma grać, dlatego też tak się tego. Nie powiem, że kurczowo trzymam Natomiast po prostu no, Znaczy trzymam w odcinku że, że, że tyle spotkań, ale chodzi o to po prostu Że chciałbym żebyśmy tutaj dobrze rozpoczęli Dobrze zaatakowali Dostajemy propozycję nasza, za naszego bocznego obrońca Który i tak chce odejść I powiem tak, jeżeli Norwich da nam te lepsze Chociaż troszkę jeszcze lepszy hajs To uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie Dla wszystkich pośród nas, ciekawy jestem tej konwersji z lewego obrońcy na napastnika ale wydaje mi się, że ona może naprawdę tutaj być e, bardzo fajną e, no i rozwijają się ci zawodnicy, więc e, wygląda to nieźle gramy zaraz z Levante, tu dostajemy propozycję e, wymiany piłkarza i my dostalibyśmy gościa nie, ja wolę, żebyśmy tu zasilili e, portfel w bo to są naprawdę dobre pieniądze, które tutaj dostajemy, więc wydaje mi się, że to jest sensowne. E, no to co, gramy z Levante, zobaczmy sobie, jak oni wyglądają. E, Okej, okay. i chciałbym przede wszystkim zobaczyć tu sobie konferencję prasową, e, żebyśmy po krzepili trochę naszych zawodników, mam wrażenie, że może tego takiego kontaktu z menadżerem im trochę brakuje, więc staramy się tutaj jak najbardziej podnieść morale naszej drużyny, no i zobaczymy, czy to wpłynie pozytywnie na ich podejście do tego starcia. Starcia, które dla nas też ma znaczenie, bo wypadliśmy poniżej zielonego zadowolenia, no i ja bym bardzo chciał zobaczyć jednak nas grających tutaj w sposób no, yy, zdecydowanie lepszy, yy, zastanawiam się kogo moglibyśmy tutaj wrzucić na tą prawą stronę defensywy, mamy Sancheza, bez twarzy co prawda, ale yy, ktoś musi grać więc on wyjdzie na to spotkanie i w tym meczu przegrywamy 1 do 0 niewykorzystany rzut karny oczywiście Levante w starciu z nami to zdecydowany faworyt, natomiast yy, miło by było widzieć nas zdobywających trochę więcej punktów yy, mamy co miesięczny raport yy, z Hiszpanii no ale to nie jest to, sorry. A my nie musimy tutaj, wiecie, zarabiać po tych 300-400 tysięcy, e, więc, więc zwyczajnie nie. Czekamy na jakiegoś znowu ciekawego zawodnika i takowym nie jest Aguilar. Natomiast możliwe, że takowym będzie ktoś znowu z Wybrzeża Kości Słoniowej. 83 max nie, 82 nie, 79 również nie. Ja wiem, że można by było teraz argumentować, że przecież my robimy tutaj nabór zaledwie do rezerw. No ale chodzi też o szybkość rozwoju tego typu zawodników. Więc. Zobaczymy, słuchajcie, jakby wydaje mi się, że ta metoda jest lepsza. Tutaj dogadany transfer do Hiszpanii. Za naprawdę dobre pieniądze, więc nie mam zamiaru tu też blokować tej ścieżki rozwoju temu zawodnikowi. No i dobrze, rozpoczynamy kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się tutaj zwyciężyć. W, raz, w zasadzie mam wrażenie, że większość tej ligi gra 4-4-2. W sensie widzę, że tutaj to nie jest 4-4-2, ale tak pomyślałem o tym, że to wszystko e, idzie jakby w tym kierunku. Okej, okay, wygrywamy mecz. To jest miła sprawa. No i mam nadzieję, że to pozwoli nam wreszcie złapać wiatr w żagle. Co prawda, zdaję sobie sprawę także z tego, że jesteśmy tutaj u progu końca sezonu, bo przed nami dwa spotkania. Ale może e, okaże się, że to będą dwa spotkania, które wygramy i, i, i wpadną nam tu solidne punkty. Zobaczymy, e, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że w jutrzejszym odcinku uda nam się już zmienić pracę. Wiem, jak to w ogóle brzmi, e, ale taka jest e, prawda. Liczę na to, e, że e, uda nam się zapunktować tutaj fajnie, e, zdobyć zaufanie e, zarządu na tyle, żeby inne kluby e, były gotowe zaproponować nam e, nowe miejsce pracy choć widzimy tu e, już jak to wygląda Mumbai City, to jest bardzo ciekawy kierunek, e, no bo powiem szczerze, to, to by było ciekawe przejść tam, e, ponieważ jest to zespół, który jest ze stajni, e, no, który jest City Group, tak, czyli tam gdzie Manchester City i tak dalej, to jest bardzo ciekawe, no jest Espaniol, e, jest e, Teneryfa więc moglibyśmy złapać się tutaj e, do zespołów które E, mają szansę e, bezpośrednio awansować. Natomiast możemy też poczekać i zobaczyć, czy na przykład nie odblokuje się jakaś opcja na e, na przykład z Portugalii, tak e, co wydaje się być, moim zdaniem e, najbardziej najbardziej sensownej i, i to bardzo i to bardzo chciałbym wydaje mi się, że, że, że zrobić i, i tam uczyć się tego fachu trenerskiego jako Santika Zorla. Jest to jakiś pomysł, słuchajcie, tymczasem na pewno to, co interesuje nas teraz, to dobre zamknięcie tego sezonu. No i, podka i porażka z Albacete na pewno nie sprawia, że możemy tutaj powiedzieć o pozytywnym zakończeniu. No bo przed nami jeszcze starcie z Realem Valladolid a nie, bo mamy jeszcze ten miesiąc, tak? Dobra, czyli zostały nam dwa mecze. Zatem już tymi dwoma spotkaniami zajmiemy się w kolejnym odcinku, słuchajcie. E, no liczę, że ta drużyna fajnie będzie nam tutaj e, się zgrywała, bo to jest bardzo istotne, żeby ci zawodnicy e, złapali... E, złapali dobry, e, dobre zgranie między sobą, I, i to jest dla mnie bardzo istotne. E, chcę zobaczyć sobie tylko jedną rzecz, bo tutaj mamy tego lewego obrońca, który teraz gra nam lewego znaczy środkowego pomocnika. Ja chcę zobaczyć, ile on by do tego środkowego pomocnika szedł, bo to ma sens w jego przypadku. 15 tygodni wydaje się, że to nie jest zbyt długi czas. Ale ja tutaj psuję karierę jednemu ziomkowi. E, gdzie ty jesteś? E, to by psuje karierę, pani moral e, bo nie chodzi o to, że ty idziesz do tego SPD. Chociaż może, jak pójdziesz do SPD, to nie jest taki głupi pomysł. Więc ty akurat idź do tego SPD, więc tu będziemy na to stawiali. Patrzę sobie, słuchajcie, jeszcze tylko e, na jedną rzecz, e, a mianowicie szkółkę juniorów, ponieważ tutaj mamy nowego napastnika, e, który cały czas ma bardzo duży potencjał, ale musi się teraz naprawdę wiele nauczyć. Stawiamy na to, co poprawi jego e, pracowitość e, i również strzelanie, złodziej bramek, bo to ma być prawdziwy goal scholar, scorer. Liczę, że to nam się uda. no Mamy też bardzo Pańską tą szkółkę, bo wszyscy zawodnicy są niewiele wieści ode mnie, e, więc jest to dosyć ciekawe. A jak się ułoży dalej? O tym się przekonamy. Mam nadzieję, że ten kierunek Wam się podoba. E, trzymajcie kciuki, żeby udało nam się wydostać z VR-alu. E, no i co? Liczę, że będziemy się tutaj razem dobrze bawić i czekam na wasze propozycje transferowe. To jest dla mnie bardzo ważne, żebyście powiedzieli, na jakich zawodników powinienem zwracać uwagę.